Dzień dobry Państwu, Marek Skalski, redakcja Najwyższego Czasu. Witam serdecznie ponownie. Gościmy dzisiaj uznanego eksperta, specjalistę od spraw, które nas ostatnio rozpalają, Radka Pogodę. No, zanim przejdziemy do meritum, chciałem oczywiście przypomnieć, że jak zawsze prosimy o wsparcie. Każde wsparcie, każda forma się liczy. Widzą Państwo na dole ekranu numer konta, widzą Państwo nasz adres zrzutki. Przypominam oczywiście, że w kioskach jest aktualny numer Najwyższego Czasu, oczywiście poświęcony eurokampanii, która szczęśliwie dobiega końca. Oczywiście przypominam o naszej nowości wydawniczej, książka poświęcona Grzegorzowi Braunowi, posłowi, którego nie trzeba przedstawiać. Wywiad, wspomnienia, wystąpienia sejmowe, również memy, także mnóstwo ciekawych materiałów na ten temat. Także inne nasze książki, tutaj że zaprezentuję zmianę klimatu profesora Kowalczaka, naszego specjalisty od kwestii tak zwanych klimatycznych, czy na przykład światy islamu profesora Chodakiewicza, także też temat związany z różnymi naszymi bolączkami z tego kręgu kulturowego. A teraz chciałbym przejść do meritum, czyli do naszej rozmowy. No oczywiście, no, pierwsze pytanie nasuwa się same, jest oczywiste. Mówię, że kończy się kampania, a tymczasem wczoraj nasi drodzy, szanowni rządzący dotrzymali no, coś w rodzaju takiego silnego ładunku wybuchowego, który im wybuchł chyba prosto w twarz. Historia z żołnierzem, który niestety zmarł, która nałożyła się również na kwestię zatrzymania kilku żołnierzy przez Straż Graniczną. Pod zarzutem przekroczenia pewnych uprawnień. Jakbyś się do tego odniósł? Jak to skomentować? Zaczynajmy od słowa Granda, a tak naprawdę całą tą historię ja rozpatruję jako wojnę. Nie tylko tą, o której nam się mówi w mediach, jako wojnę hybrydową przeciwko Polsce, przeciwko NATO, przeciwko tym, nazwijmy to szeroko pojętym wartościom, ale wojnę ze zwykłym funkcjonariuszem, ze zwykłym człowiekiem na dole. Tak, to mówi się o wojnie hybrydowej, jak ginie człowiek. Tak? Dokładnie. Natomiast tu, co jest moim zdaniem kluczem, mamy sytuację taką, że ci goście, którzy chodzą po granicy, i faceci, i dziewczyny w mundurach, ludzie, którzy tą pracę wykonują, pracę parszywą, niewdzięczną, mają tak naprawdę przeciwko sobie dwóch wrogów, bo to jest ta cienka kreska, której oni strzegą. Z jednej strony mamy nie tylko tych ludzi nie mówiących naszymi językami, nie funkcjonujących w naszym systemie kulturowym, czy oni są z kultury islamskiej, czy jakichkolwiek kultur plemiennych, bo tam najróżniejsze przecież osoby się zdarzają w tym systemie. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są wrogiem naszego żołnierza. Zaraz za nimi wiemy doskonale, stoi FSB, stoją różnego rodzaju agencje, nie agencje, te działy, czy powiedzmy jednostki, czy instytucje polityczne, zarówno białoruskie, jak i rosyjskie, bo to się wszystko dzieje za porozumieniem i za zgodą. Jeszcze dalej w kolejce mamy organizacje przestępcze, organizacje najróżniejsze, które zajmują się dystrybucją narkotyków, dystrybucją ludzi, handlem ludźmi, handlem organami, no, handlem bronią, wszystkim tym, co dzieje się w tych dzikich krajach opuszczonych przez Amerykę, czy opuszczonych przez administrację Bidena. No więc za płotem są ci wrogowie, którzy są łatwi do określenia. Niestety na tych naszych gości w mundurach, na te nasze dziewczyny, chłopaków w mundurach mamy też, jakby nastają wrogowie wewnętrzni, bo musimy pamiętać o tym, że ich bezpośrednie dowództwo pod wpływem ciśnienia, które płynie z Ministerstwa Obrony Narodowej od strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bo nie zapomnijmy, tam są dwie służby na granicy, cywilna i wojskowa. Tu jest ciśnienie, które jest efektem tego, że nad nimi z kolei mamy ciśnienie polityczne i ogromne ciśnienie medialne i tak zwanych autorytetów. No więc mówimy o człowieku, dochodzi jakiś chaos, no bo tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko wojsko, ale tam jest przecież i policja, tak. Tam jest Straż Graniczna, gdzie są wewnętrzne konflikty między nimi, jakieś spory kompetencyjne z tego, co ja się zorientowałem, jakaś taka psychologia, tak? Czy ci żołnierze są wysyłani, a tamci gdzieś tam wycofani, więc tutaj dochodzi do takich dodatkowych konfliktów. Jak dojdziemy do tego jeszcze, że oprócz tego ruchu ludzi, czyli tego ruchu migrantów, mamy tam normalny, standardowy dla tego miejsca ruch przemytniczy, no to wchodzi nam jeszcze cała ekipa związana z służbami celnymi, które podlegają z kolei pod Ministerstwo Finansów. Efekt jest więc taki, że dzięki temu, że nasz rząd się rozrastał z każdą nową kadencją, z każdym nowym pomysłem ludzi przy władzy, mamy dzisiaj 3 różne ministerstwa zarządzające 3 różnymi służbami, ludzi, którzy ochraniają ten sam kawałek, a jak przychodzi co do czego, to jeden facet ugodzony nożem leży gdzieś pod płotem i czeka na swój los. Sytuacja parszywa i nie zazdroszczę tym, którzy, oczywiście rodzinie, jemu samemu współczuć trzeba i nie ma dyskusji, ale współczuć też moim zdaniem trzeba tym, którzy tam dzisiaj po tej granicy chodzą, którzy będą tam chodzili jutro i mam nadzieję za tydzień i za miesiąc nadal. Tak, bo tutaj moim zdaniem to, co powinniśmy przede wszystkim wyjaśnić, bo to tak się rodzi, nawet ja rozmawiając z różnymi osobami, które były wstrząśnięte, mimo że to byli często osoby, które wręcz głosowały na ten układ, który teraz rządzi. A jak to faktycznie wygląda, jeśli chodzi o kompetencje czy uprawnienia tych żołnierzy, którzy tam są na tym najbardziej wysuniętym punkcie granicznym? Czy jak rzeczywiście wygląda kwestia dostępu, możliwości operowania tą bronią ostrą, bo jakie w tej chwili są uwarunkowania, jakie przepisy to regulują, czy faktycznie oni są tak bez broni, bo ludzie tak to odbierają, oni nie mogą strzelać, ale czy rzeczywiście tak jest, czy to nie jest tak, że de facto mogą, ale z jakichś powodów tego nie robią, no bo przykład właśnie tych 3 chłopców, którzy zostali zwinięci przez straż, żandarmerię wojskową. Tak? No ja myślę, jak to wygląda w rzeczywistości? Tak, w rzeczywistości wygląda to niestety po polsku, czyli tak jak z milionem innych rzeczy, które mamy w naszym kraju, mamy nie najgorsze prawo, tylko prawo, które jest skandalicznie albo nadużywane, albo niedowożone, albo traktowane jako coś, co można traktować jako pewnego rodzaju drobną niedogodność, którą administracyjną, wielkopańską decyzją urzędnika trzeba wykonać. A że mówimy o kraju, który jeszcze 3 lata temu, zamiast stosować przepisy konstytucji, zamiast stosować przepisy dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, potrzebą uruchomienia stanu wyjątkowego, zamiast tego wystarczały maile Dworczyka i powerpointy Morawieckiego, to ja myślę, że to... te słynne konferencje, które były źródłem prawa wówczas, co wywołało rzeczywiście oburzenie nie tylko prawników, no, ale generalnie społeczeństwa. Także ja niestety... Rozumiem, zły przykład, który jest w tej chwili, znaczy te drzwi zostały dość mocno uchylone przez poprzedni układ, który w tej chwili i obecny to wykorzystuje, otwiera to jeszcze szerzej, biorąc pod uwagę pewną presję, jak rozumiem, o czym rozmawialiśmy wcześniej, środowisk związanych z tymi organizacjami, aktywistami i tak dalej. Ja bym ten przykład jeszcze inaczej opisał, bo to nie jest moim zdaniem uchylenie drzwi. To, co się wydarzyło, mówimy w czasach covidowych, mówimy o złamaniu konstytucji, najtwardszego dokumentu, który zawsze był traktowany jako ta granica nie do przekroczenia, no to to już jest otwarcie drzwi z siłą Jean-Claude'a Van Damme obrotu, a nie uchylenie. Dlatego powiem tak, każda władza, którą ja pamiętam, no ja się polityką, prawdziwą polityką interesuję od roku gdzieś mniej więcej 2001-2002, od czasu World Trade Center i tego bałaganu, który po tym dochodzeniu wyszedł, no więc mi od tamtej pory masa rzeczy nie pasuje. Natomiast widzę jedno, każda władza nowa dochodząca do czy to nazwiemy korytem, czy do tych powiedzmy dźwigni, którą się steruje krajem, pozwalała sobie na ciut więcej, nigdy nie sprzątając bałaganu po poprzednikach. O bałaganie poprzednikach mówiło się w kampanii. W momencie, kiedy sadzali tyłki w tych samych fotelach, ważniejsze było pompowanie nowych pomysłów własnych. Także wracając do Twojego pytania, przepisy są. Uprawnienia Straży Granicznej, uprawnienia wojska na granicy tych służb, które granicy chronią, są. One są w mocy. I co z tego? Jeżeli żołnierz wychodzący na służbę dostaje ustną informację, nie w formie pisemnego rozkazu, który jest tą formą obowiązującą, on dostaje ustną informację, żeby mi tam któryś... nie spróbował strzelać czy w ogóle sięgnąć po broń. Jeżeli oni dostają informację na zasadzie, jak nie masz kamizelki, nie masz płyt balistycznych, to kup se. Macie dodatek mundurowy, to wydajcie to w tym celu, macie dodatkową kasę, bo oni zarabiają przyzwoite pieniądze, mają świetne warunki mieszkaniowe, mają naprawdę bardzo dobry standard tego funkcjonowania na miejscu. Nie wiem, skąd się czasami pojawiają pomysły, że gdzieś ktoś im jakieś zakichane kontenery podstawia. Informacja z pierwszej ręki od żołnierzy, którzy tam służą, od ludzi, którzy z nimi pracują na miejscu w zaopatrzeniu, nie w zaopatrzeniu. Standard tego, co mają ludzie jakby od strony wojska strzegące granicy, jest super. Jak na polskie warunki i pieniądze, i sposób, super. No tak, bo pieniądze też są przyzwoite. Z tego, co słyszę. Dokładnie. Natomiast z drugiej strony służby, sami agresorzy, że tak powiem, dostają taki sygnał od służb FSB i tak dalej, że możecie robić co chcecie. Polacy nic wam nie zrobią. Tak, no mówimy w tej chwili o 3 zatrzymanych... Tak, mówimy o 3 zatrzymanych Polakach. Informacja o tym zatrzymaniu wychodzi w dniu. 3 godziny, jeszcze gdzieś tam rano, nie pamiętam, już chyba przedwczoraj czy we wtorek, 3 czy 4 godziny później wychodzi informacja, że celnicy czy tam pogranicznicy litewscy ten sam problem. Dokonali zatrzymania z wykorzystaniem broni, strzelając. Poszła informacja migrant, zaraz później poszła informacja nie migrant, tylko przemytnik. No ale tego przemytnika nikt nie uzupełnił. Czy to jest gość, który od Batiuszki niesie samogon na Litwę, czy to jest gościu, który jest przemytnikiem ludzi, a za nim idzie ekipa migrantów. Także jesteśmy wymanewrowani na każdym poziomie. Poziom blagi, poziom niedopowiedzeń, poziom kłamstwa, zamieszania, zamotania jest kolosalny. Natomiast co jest dla mnie najważniejsze, jeszcze tą myśl powinniśmy postawić ludziom przed nosem. Mamy pierwszą śmierć na granicy. Mamy informację o tym, że tam się dzieją rzeczy. że w stronę tych żołnierzy lecą jakieś kołki, niekołki, kamienie, druty zbrojeniowe, rzeczy, które zostały albo po naszych, którzy budowali zaporę, albo rzeczy, które są znalezione w lasach po stronie białoruskiej, czy wręcz przywiezione, tak jak do nas na demonstrację przywoziło się na przykład wygodną, zgrabną kostkę brukową. Tak. Natomiast nikt nie mówi, a to jest informacja potwierdzona przeze mnie w dwóch różnych źródłach, że lista żołnierzy rannych z powodu tego, co się w nich rzuca, przekracza 30 osób. To są połamane obojczyki, to są rozbite głowy, to są uszkodzenia twarzy, to są połamane żebra. Ostatnie tygodnie, gdzieś mniej więcej od końcówki czy od połowy lutego, kiedy był ten moment, kiedy chwyciła zima, jak fala została uruchomiona, praktycznie nie ma dnia, żeby karetki wojskowe nie poruszały się po pasie, a jest różnica, jak ktoś tam mieszka, jak ktoś tam żyje blisko, potrafi zrozumieć, kiedy karetka się przemieszcza, że tak powiem, w celach innych niż lecimy, bo trzeba kogoś ratować. Także myślę, że tych rannych żołnierzy jest znacznie więcej. Informacje niepotwierdzone, ale stamtąd mówią jasno, oni dostają albo urlopy, albo są wysyłani na konwalescencję do siebie, do domu, czy do jednostek, z których pochodzą, bo mamy cały czas rotację tych żołnierzy na granicy. Także strona prawna jedno, realia zupełnie inne. No i to jest ten wróg wewnętrzny, moim zdaniem, bardzo groźny, bo informacja o tym, co się dzieje, naprawdę nie wychodzi do ludzi. No, chyba w tej chwili jednak wyszła, albo zaczyna wychodzić i z punktu widzenia rządzących w najgorszym możliwym momencie, co też może rodzić różne spekulacje, ale odejdźmy od tego. Ja mam takie pytanie, bo rząd ogłosił, że jakby chcą w reakcji na to, tak rozumiem, że to jest taka reakcja, premier Tusk ogłosił, że będą dążyć do odbudowania tego pomysłu, który jeszcze poprzedni rząd wprowadzał, czyli zbudowania na nowo, czy poszerzenia tej tak zwanej strefy buforowej. No pytanie, czy to cokolwiek zmieni, bo moim zdaniem może to zmienić tylko w ten sposób, że będzie to bardziej dolegliwe dla biznesu lokalnego, dla mieszkańców, a niczym to nie zmieni sytuacji tych osób, które tam przebywają. Brutalnie mówiąc tak, nazwa użyta przez Tuska, strefa buforowa, to jest kolejny myk, dokładnie taki sam jak maile Dworczyka pokazywały, jak PowerPointy Morawieckiego. W polskim prawie, w polskiej konstytucji jest coś takiego jak stan wyjątkowy. W momencie, kiedy mamy zmasowany atak, kiedy ginie polski żołnierz, kiedy pojawiają się sytuacje związane z naprawdę niemożliwym do zatrzymania tym całym procesem, jest w prawie polskim instytucja stanu wyjątkowego. No, można go wprowadzić na części lub całym terytorium kraju. To miało być moje następne pytanie, czy to nie byłoby lepszym rozwiązaniem? Ale nie może zostać. Konstytucja przewiduje stan wyjątkowy, stan zagrożenia, tak, jest określone dość jasno. Dlaczego czegoś takiego nie zrobiono? Powód jest oczywisty. Tuskowi z dnia na dzień od jego 100 konkretów, od akcji pani Henik-Klęski, od akcji związanej z podpisaniem paktu migracyjnego, od kwestii związanych z jakby zerową zmianą, jeśli chodzi o politykę europejską, a przede wszystkim myślę, że przez to, że ta władza nowa, stara nawet nie próbuje już udawać, że działa w naszym interesie. Poprzednicy się maskowali, robili różne uniki i wychodziło jak wychodziło. Natomiast tu mówimy o sytuacji, że ci goście zdjęli maski i jadą na twardo. Umówmy się, przesunięcie wyborów, wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest o 6 miesięcy przesunięcie wyborów. Dla tego rządu to jest rzecz nie do utrzymania, bo oni już w niedzielę będą mieli poważny problem, żeby się wydrapać z czarnej D, a za 6 miesięcy od dziś, albo inaczej, po 6 miesiącach od zakończenia stanu wyjątkowego mogłoby nie być śladu po tym rządzie. No właśnie, więc podejrzewam, że tam jest w tej chwili mocna panika. Kolejny klocek tej władzy wewnętrznej, tego wroga wewnętrznego, który na tych ludzi na granicy od środka naciska. Rzeczy inne niż bezpieczeństwo państwa, inne niż bezpieczeństwo funkcjonariuszy, niż ludzie, którzy ślubowali krajowi, wierząc w to, że wodowództwo, że politycy za nimi będą stali. Tu tego nie mamy. No, myślę, że słynny taras przy Willi Parkowej, tam gdzie odbywają się te słynne narady tej wierchuszki, w tej chwili będzie miał mocne obłożenie i będzie tam dochodziło do jakichś takich bardzo intensywnych dyskusji, jak z tej sytuacji się wykaraskać, bo rzeczywiście ten granat wybuchł prosto w twarz. I w najgorszym możliwym momencie, bo jak widać to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, próba tuszowania jakby tego, zabrakło dosłownie kilku dni, to rzeczywiście o czymś to świadczy. Jakbyśmy słuchali, ja nazywam to na razie plotki, bo nie mam tej informacji potwierdzonej, ale z kilku różnych źródeł właśnie stamtąd i tutaj z kręgów, powiedzmy, medycznych w Warszawie dostałem jasną informację. Prawdopodobnie mówimy o żołnierzu, który zmarł już w niedzielę. Z tego, co ja dostałem z kilku różnych źródeł zapytać, informacje, że pojawiły się takie informacje, one nie do końca są oczywiście zweryfikowane. Wiadomo, social media, portal X, gdzie różne informacje się pojawiają, natomiast dla mnie ta informacja którą właśnie wczoraj przeczytałem, no to była szokująca wręcz, tak? Czyli tam dochodziło do jakichś skrajnie bezprawnych działań, wręcz no, takich no, niehumanitarnych, tak? Czyli próba zatuszowania, próba jakiegoś przejęcia wrogiego przez nieuprawnione osoby, a przy tym urzędnicy, wysocy urzędnicy państwowi, wojskowi, mówiąc wprost SKW, czyli kontrwywiad wojskowy, próba przechwycenia dokumentacji medycznej, no to są rzeczy, które no, powodują, że włosy na głowie się jeżą, tak? No, zastanawiam się, co można było jeszcze zrobić gorzej w tej sytuacji od strony, jeśli chodzi o czynniki. No, ale to chciałem też zapytać o kwestie zewnętrzne, tak? Bo już rozpocząłeś mówić o Litwie, która jest chyba takim przykładem pozytywnym, natomiast mamy mnóstwo negatywnych przykładów płynących z różnych krajów o tym, że coś złego się dzieje, jeśli chodzi o poziom wyszkolenia służb mundurowych, o poziom zabezpieczenia imprez. Mieliśmy no, najbardziej taki hardkorowy chyba przykład, no, to jest zamach na premiera Fico na Słowacji, gdzie do jego ochrona zachowała się jak skrajni jacyś amatorzy. Tak? Drugi przykład z Niemiec, czyli słynny atak nożownika w Mannheim. No i pewnie takich przykładów znaleźliśmy mnóstwo, także na naszym podwórku. Co się dzieje? Jak te pieniądze podatników są wydatkowane, że ci ludzie nie są w stanie wykonać jakichś takich swoich podstawowych obowiązków, tak? Czyli zabezpieczenie, no, osoba premiera, no to już wyżej się nie da. Tak, tam jest tylko jeden stopień wyżej. Znaczy myślę, że tu tak naprawdę po pierwsze mamy dokładny klon sytuacji, którą mamy, jeśli chodzi o polską granicę. Służby policyjne, służby związane z ochroną, służby wszelkiego typu w krajach naszych są bezdyskusyjnie i bezapelacyjnie podporządkowane politykom. Politycy z kolei są w dużym stopniu podporządkowani narracji, czy temu, co chodzi po rynku, nazwijmy to, czyli w sposób pośredni lub bezpośredni medium. No, w Polsce zresztą od lat krążyło hasło, że nikt nie do końca wiedział, kto jest psem, kto jest ogonem, czy to TVN rządzi Platformą, czy Platforma TVN-em. No, myślę, że to taki żarcik, który dzisiaj pewnie brzmi trochę inaczej niż wtedy, te 8 czy 9 lat temu. To samo jeśli chodzi o Niemcy. O Niemczech się mówi, że o ile zwykle jest tak, że państwa posiadają przemysł, to w Niemczech jest tak, że to przemysł posiada państwo, bo wiele rzeczy, choćby związanych z polityką Zielonego Ładu, z tym, co się wydarzyło, jaki kolosalny zwrot Niemcy zrobiły po wysadzeniu Nord Streamu, kiedy nie mogły być tym hubem energii, na której zarabiałyby krocie, że nagle odbudowuje się kopalnie, wycina się wiatraki, żeby wyciągnąć trochę więcej węgla brunatnego spod ziemi. Tak, to już jest oddzielna problem dyskusja, ten sam. Ale natomiast tu mówimy, pierwszy element moim zdaniem to jest właśnie to, że te same naciski od strony mediów, od strony tej narracji, od strony oczekiwań tej opinii publicznej są na tych władzach kładzione, więc tak samo jak naszym pograniczniakom, tam również nie ma problemu z tym, żeby spałować, załadować do suki rolnika, który protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi, żeby wobec niego użyć kul gumowych, żeby wobec niego użyć armatki wodnej, gazu łzawiącego, zwinąć go, zapakować z rękami jak prosiaka, zanieść do busa. To jest łatwy cel, tak? Oczywiście. Oczywiście, a ten, który w tym samym miejscu, w innym języku, z innym kolorem skóry wykrzykuje swoje hasła, jest nie do ruszenia. I to jest sprawa, która działa na dwóch poziomach. Z jednej strony ingerencja, czy no, atak. Nie można mówić o policji, że atakuje. Interwencja, powiedzmy, w kwestii, w której podmiotem jest w tym układzie cudzoziemca, czy on ma status uchodźcy, czy on ma status migranta, czy ma ten status jeszcze nieokreślony, bo jest człowiekiem, który na przykład w nielegalny sposób się pojawił na terenie danego kraju. Jakakolwiek ingerencja, jakakolwiek interwencja policji w tego typu sytuacji, to jest ten strach, że z jednej strony mnie przełożeni postawią pod ścianą, a z drugiej strony policjanci sami wiedzą, że nie opłaca się na pewne rzeczy reagować, bo kołomyja, w którą wpadają, problemy, w które wpadają, tłumacząc się, dlaczego taką decyzję podjęli, nacisk prasy, nacisk mediów, nacisk w social mediach, tych wszystkich szalonych, rozwrzeszczanych nastolatek, które gówno o życiu wiedzą, będzie tak kolosalny, że nagle się okaże, że zdjęcie nie tylko jego adres domowy, czy cokolwiek szczegółowego wyjdzie do sieci, ale nagle się okaże, że zdjęcie jego dziecka, informacja, do której szkoły chodzi i dzieciak, który jest Bogu ducha winny za to, że jego ojciec wykonuje porządnie, czy matka porządnie swoją robotę, będzie miał przekichane w swojej szkole. Idziemy dalej. Udział kobiet w siłach policyjnych. No właśnie, to kolejna sprawa. Przykład w Mannheim. No bo tutaj ten Mannheim, no to już pomijając te kwestie takie polityczne, że oni się powiedzmy boją zareagować i tak dalej, ale nawet jak on zareagował, to zareagował w sposób tak nieudolny jeden z tych funkcjonariuszy, no, że w efekcie też poniósł śmierć. No, nie na miejscu, ale tam no, zmarł w szpitalu, jak wiemy. To, czyli dla mnie to jest też przykład chyba takiego jakiegoś, no nie wiem, złego wyszkolenia tych służb. No, przecież to są pieniądze podatnika, idą na to potężne kwoty, na to, żeby ci ludzie jednak byli profesjonalni, a jak przychodzi co do czego, no to zachowują się, no cywile no tak czasami zachowują się może, bardziej logicznie. Tak, bardziej logicznie i sensownie, a tutaj ktoś po prostu no, popełnił, można powiedzieć, no może nie samobójstwo, natomiast no, zachował się w sposób, przysłużył się, czy przyłożył się do swojej śmierci. No właśnie, jeżeli ktoś z Was widział to nagranie, na szczęście jest tak, że prawnicy pana Stutzenbergera, czyli tego ranionego polityka, czy tam dziennikarza, który organizował tą imprezę, jakby jego prawnicy powiedzieli jasno, że nie pozwolą skasować filmu z Twittera, bo to było nagranie live całej tej sytuacji. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie to klatka po klatce, krok po kroku przeanalizować, tam widać parę rzeczy. Przede wszystkim policja, która została wysłana na miejsce, ona była wysłana jako typowa prewencja, żeby zapobiegać ewentualnym zadymom. Policjanci byli w mundurach tak zwanych interwencyjnych, czyli nie ładne mundury galowe z lampasami i tak dalej, tylko strój do roboty ich policyjnej, ale bez tarcz, bez pałek. To były służby, które samo swoją obecnością miały tamować te emocje, miały uspokajać klimat. Natomiast przez to, że to było jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego spotkania tego człowieka z mieszkańcami Mannheim, jak popatrzycie sobie na filmy, widać, że wszyscy policjanci stali w jednej grupie. Ich było kilkunastu. Tak, z jednej strony. Więc efekt jest taki, że atak, który nastąpił po drugiej stronie tego namiotu, stoiska, w którym były wydawane książki. Reakcja była spóźniona raz. Dwa, oni stojąc jakby w kółku wzajemnego zauroczenia, czy tam jak to się mówi, kółku wzajemnej adoracji, w momencie, kiedy zaczęło się coś dziać, tak jak mówisz, policjant wyszkolony, który się odwrócił, żeby ruszyć na napastnika, nie wiedział, kto z trzech gości leżących na ziemi jest napastnikiem. No tak, on się rzucił akurat na osobę. Rzucił się na faceta, który rozbrajał napastnika, co pozwoliło napastnikowi podnieść nóż i zabić policjanta. Tak, bo to właśnie był ten podstawowy błąd w tej sytuacji, że... Idźmy dalej. Mamy kilkunastu policjantów w kadrze, bo tam są dwie różne kamery. Kilku z nich... Sytuacja trwała kilkadziesiąt sekund, to nie są 2 sekundy, kilkadziesiąt sekund. Kilku z nich trzymając ręce na chwytach broni, nie wyciąga tej broni z kabury, nie oddaje strzałów, tylko jedyny policjant zrobił to, co powinien. I powstrzymał raz de facto, strzał, gościa nie ma, zamknięty temat. I dopiero jak on to zrobił, to chyba dokładnie. Spadły jakby ten paraliż z tych pozostałych uruchomił reakcję. Kolejna sprawa. Z tego, co widać na filmach, połowa tych policjantów, którzy tam byli, to były dziewczyny. No właśnie, o to chciałem zapytać, które ich reakcja ograniczyła się do wybrzyskiwania takich jakichś haseł. No w zasadzie policja zatrzymaj się, policja zatrzymaj się i no, oczywiście ten napastnik nic sobie z tego nie robił. Dokładnie. Prawdopodobnie był na to przygotowany, że to będzie jedynie taka reakcja. No to pokazuje rzeczywiście, oczywiście wiemy, że ci ludzie działają w takiej fazie silnego wzburzenia, no bo... Na haju adrenalinowym. Tak, więc no ale mimo wszystko to pokazuje to, że oni są jednak przekonani o jakiejś swej pewnej dozie bezkarności. No dobrze, może nawet zostanę zatrzymany, osadzony i tak dalej, ale nikt mnie tam pewnie na miejscu nie powstrzyma, nie zabije, czy nie zrani na tyle poważnie, że uniemożliwi mi tą akcję, tak? Czy to zadanie zostanie wykonane, więc tu mam też wrażenie, że coś złego się dzieje. No i to jest, układa się pewien logiczny ciąg. Granica nasza, zamach na premiera Słowacji, Mannheim i takich przypadów to zaparkujmy więcej, bo tak naprawdę patrząc na nieskuteczność polskiej, czy policji europejskiej, na nieskuteczność tych zachodnich służb, cofnijmy się do wyspy Utoja, cofnijmy się do Breivika, który łaził przez ponad godzinę z bronią długą, mordując ludzi jednego po drugim, a dzisiaj jego los jest jaki? My znamy jego nazwisko, co jest moim zdaniem błędem od strony propagandowej, od strony komunikacyjnej kolosalnym. Ma naśladowców. Wszyscy wiedzą, że norweski system ten penitencjarny jest taki, że facet ma coś, co pewnie wielu Polaków zażyczyłoby sobie. I to jest to, o czym mówisz. Jest budowanie potwornego poczucia niezatapialności, potwornego poczucia bezkarności. I dzisiaj jest tak, że idący na... Ja nie zazdroszczę gościom w mundurach, dziewczynom w mundurach. Idąc na akcję, oni zdają sobie sprawę, że mogą mieć większe problemy niż osoba, która przekroczyła prawo, która podpadła pod ich oczy. No i tak już jest zdeterminowana i cokolwiek nie zrobi, to nie zaszkodzi w jego własnym mniemaniu, bo on po prostu chce zrealizować ten cel. Natomiast rzeczywiście, ale to jeszcze, wiesz co, żeby nie było tylko tak, że narzekamy jak dwaj stare dziady, że tak powiem, siedli i narzekają, bo siwe włosy im się puściły. Dobre wiadomości. Premier Fico wczoraj wrócił do pracy. Z tego, co brzmiałem, jak przeglądałem gdzieś tam w nocy jego pierwsze wypowiedzi, to nie urwało mu zębów, nie urwało mu pazurów. Myślę, że wręcz odwrotnie, on będzie ten swój kurs twardego polityka kontynuował. Myślę, że mandat tej siły społeczeństwa stojącego za nim, a nie tylko na Słowacji, ale w wielu innych miejscach dookoła. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Alleluja. Myślę, że to będzie tak działało. Idziemy dalej. Kraje ościenne. Ja z racji tego, że ja prawie 30 lat pracuję w biznesie międzynarodowym i Niemcy i po rosyjsku mówię, po angielsku i tak dalej, czytałem masę komentarzy ludzi z innych krajów, i ci ludzie wprost odnoszą się do tego, co jest moim zdaniem największą zasługą Fico dla nas tutaj, dla Polaków, tego, że po spotkaniu władz Unii Europejskiej w Paryżu jasno powiedział, że Unia Europejska szykuje Polskę i Słowację do wprowadzenia do wojny. Tak? Więc ta informacja jest zapamiętana przez ludzi z innych krajów, które na tego typu ruchu mogłyby ucierpieć. Kolejny dobry punkt. Po tej śmierci oczywiście lewactwo zrobiło natychmiast demonstrację przeciw prawicy, a nie przeciw, przeciw migrantom. Natomiast jak rozmawiałem ostatnio z Marcinem Palady, człowiekiem, który robi analizy, sondaże i tak dalej, przeszliśmy sobie przez wszystkie praktycznie te najważniejsze kraje europejskie i według kalkulacji Marcina wychodzi jedna rzecz. W tym samym parlamencie, w Parlamencie Europejskim, o którym będziemy decydowali w niedzielę, nie będzie paru wariatów takich jak, nie wiem, Sośnierz, który pokazywał, jak się głosuje, tak jak Nigel Farage, nasz Korwin, czy choćby, nie wiem, profesor Legutko. Pojedyncze głosy, które coś tam mówiły innego niż cała reszta ludzi, którzy przed Brukselą padają na kolana i kończą swoją trasę już w trybie pokutnym. Będziemy mieli około 200 parlamentarzystów z różnych krajów, ze Szwecji, z Włoch, z Francji, z wielu miejsc. To już jest ogromna siła. Tak. Świat. Więc ja nawet się śmiałem właśnie rozmawiając... W każdym kraju, to nawet jak rozmawialiśmy niedawno z marszałkiem Bosankiem, z Krzysztofem tutaj, to da się dostrzec rzeczywiście niemal we wszystkich krajach. Tak. Patrząc od Portugalii, gdzie czeka taka partia bardzo mocno prawicowa, czy Rumunii, gdzie ten ruch jedności Rumunów też jest bardzo silny od razu na dzień dobry do 100%. W każdym kraju możemy wymienić taką siłę, która rośnie, tak? Bo rozumiem, że to Marcin Palady chciał powiedzieć, tak? Ja to przekładam nawet jeszcze dalej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli ktoś ma już dosyć całego układu magdalenkowego, tej bandy czworga i tak dalej, czy najróżniejszych tego typu haseł, to akurat wybory europejskie mają tę zaletę, że faktyczna ilość głosów oddana na daną partię daje tej partii bezpośrednio mandaty. Więc my naprawdę możemy ludziom rozczarowanym tym, że głosowali na Hołownię i dostali Tuska, głosowali na Kosiniaka i dostali lewicę, twardą, tęczową lewicę, że ludzie z poglądami konserwatywnymi, czy ludzie, którzy chcieli jakiejś zmiany, tak naprawdę dostali popłuczyny starych czasów. Tutaj mamy możliwość zamieszania. I oczywiście to nie znaczy, że zmieni się Komisja Europejska, bo Komisja Europejska zależy od innych rzeczy. Ale praca jest długotrwała, tak, nie da się zrobić. Ale jedna rzecz, to już nie będą pojedynczy wariaci, którzy coś tam wygłaszają, tylko będzie ogromna grupa, która pozwala porobić sobie kluby, jakby pewne rzeczy pilotować i tak dalej. Więc paradoksalnie, tak jak wiele osób mówi, mój głos będzie zmarnowany, czy nam wmawiają, że mój głos będzie zmarnowany, jak nie oddam go na główne partie, w tę niedzielę ten głos zmarnowany nie będzie. Tak jest. Ostatnie pytanie już w zasadzie, bo czas nas goni, troszeczkę żeśmy się rozgadali, a bardzo dobrze, bo tak długo byśmy mogli rozmawiać. Czy w tej sytuacji, bo mówimy właśnie o sytuacji tego, że żołnierze nie strzelają, nie mają odwagi i tak dalej, czy to nie powinno skutkować tym, że polskie społeczeństwo powinno coraz silniej naciskać na decydentów, na polityków w kwestii szerszego dostępu do broni. Wiemy, że w Polsce to jest jakiś dramat, bo znam te statystyki i liczba tych broni na 1000 czy tam 10 000 mieszkańców jest przerażająca i to jeszcze w kraju z takimi tradycjami, gdzie wiadomo powstania, insurekcje, wojny, że to się udało rzeczywiście tak ten naród rozbroić, to jest szok. To jest więcej, nie tylko rozbroić, ale nauczyć wszystkich, że broń jest czymś złym, że jest czymś groźnym, że to broń zabija. Nie? Ja mówiąc szczerze, zrobiłem całkiem niedawno uprawnienia strzelca sportowego, tak? Czyli przeszedłem tą całą drogę, można powiedzieć, przez mękę, bo to badania i przez grzeczność nie zapytam, czy masz w planach karierę olimpijską strzelecką. Nie, no to jest oczywiście fikcja, wszyscy o tym wiemy. No, raz w roku muszę jakieś od strony formalnej zaliczyć zawody na strzelnicy, gdzie no to sami ci właściciele tych strzelnic się z tego śmieją i to jest robione, no to jest już klasyczna fikcja, ale no nie chcę o tym mówić. Natomiast no właśnie pytanie, czy w tym momencie my Polacy nie powinniśmy rzeczywiście naciskać, no bo skoro profesjonalne służby, które są powołane do tego, żeby bronić obywateli, policja, wojsko, jest przestraszone, tak? Nie przestraszone, a zastraszone, lepsze słowo chyba. No to może rzeczywiście no, tak zwani zwykli ludzie powinni zaapelować i żądać i zrobić jakiś ruch, no cokolwiek, tak? Żeby coś się w tym końcu ruszyło, no bo ile ludzi jeszcze musi zginąć, tak? Sky's the limit niestety, natomiast ja bym chciał tutaj dwie rzeczy wyciągnąć. Bardzo wielu ludzi, którzy mówią na temat tego, że powinniśmy mieć prawo posiadania broni, jest traktowane jako wariaci, kowboje, ludzie, którzy chcą sobie postrzelać. Tak, bo ja jeszcze przerwę Ci, ja w momencie, kiedy byłem w trakcie robienia, to ludzie, o których miałem taką opinię, że byli jakby troszeczkę zbliżony światopogląd mieli do mojego, czyli taki właśnie wolnościowo-konserwatywny i tak dalej, byli przerażeni tym. Przerażeni tak. I raczej negatywny mieli stosunek tak. do tego. Po co Ci ten pistolet, po co Ci to strzelanie, to jest niedobre, to jeszcze komuś zrobić krzywdę, albo sobie, albo... Tak, świat bez broni będzie lepszy, tak. I to, jak mocno to weszło ludziom w umysły, ta propaganda, że to jest coś złego. Do tego właśnie zmierzam, że ja bym w ogóle, to akurat wyprzedziłeś mój pomysł na końcówkę wakacji, ja bym chciał zmienić sposób, w jaki my mówimy o broni. Ci ludzie, którzy strzelają, którzy mają czarnoprochowce, broń sportową, kolekcjonerską, którzy wiedzą doskonale, że jak coś się dzieje wokół domu, oni nie zdążą dojechać, niezależnie od tego, czy posterunek jest przy ulicy od Ciebie, czy 13, czy w innej wiosce. Ja bym chciał, żebyśmy przestali mówić o prawie do posiadania broni, tylko żebyśmy zaczęli mówić o prawie do obrony. Bo nam nie wolno również bronić się nożem kuchennym, deską do prasowania, iPadem, który jest trochę większy, telefonem rzucając. Wszystko, co dzisiaj wykorzystamy do naszej obrony, może być zawsze podciągnięte po ten super pojemny paragraf pod tytułem przekroczyłeś zasady obrony koniecznej. Była taka historia, że jakaś Polka, kobieta broniła się pilnikiem do paznokci, tak. Bo jakiś intrus wtargnął do jej domu. No i zostało jako nadmierne. Tak, nadmierne. Oczywiście. Dlatego... Nie wiem, czy ona poszła siedzieć za to, ale tam... No ale oddajesz się wtedy w tym momencie została chyba skazana, dostała wyrok zawieszenia, tak? No to też o czymś świadczy. Dlatego powiem szczerze. Trudno uznać, gdzie to bezpośrednie zagrożenie było bardziej wyraźne, tak? Ja jestem gotów się założyć o dowolną kwotę, że bardzo dużo decyzji w takich sytuacjach wątpliwych uzależnione jest od tego, czy podjęły temat media, czy nie. No, z którego obozu pochodzi sędzia, z którego obozu pochodzi oskarżona. No, tak. Mamy miks, który jest niefajny, natomiast żebyśmy mieli tutaj jasność. Mamy kraj, żyjemy w kraju, który graniczy z krajem objętym wojną. Okej, mało kto rozumie, bo mało kto się uczył geografii na tyle dobrze, żeby zrozumieć, że między Przemyślem a obszarami, na których dzisiaj na Ukrainie toczy się wojna, jest 1000 kilometrów. To jest dalej niż z Przemyśla do Szczecina. Ale to nadal jest kraj sąsiedni. Z Ukrainy już płynie broń, już płynie amunicja nielegalna. W momencie, kiedy... Jest już w naszym kraju, oczywiście. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. Tak. I to nie jest praktycznie kontrolowane. Tak? Absolutnie nie. Sami do końca nie wiemy, ile tej broni jest, ile jest tej amunicji. Dokładnie. I będzie to rosło. Tak? Idziemy dalej. W tej chwili z informacji, które mam, bo mówię, byłem akurat w tym tygodniu w Rzeszowie, w Lublinie, nagle się okazuje, że w pociągach jadących w stronę Polski, tych zachodnich miast, w stronę Warszawy, jest masa Ukraińców gdzieś tam regionu charkowskiego i tak dalej, i tak dalej. No więc znowu możemy się spodziewać tego, że dzisiaj oni siedzą w pociągach, jeżeli faktycznie zacznie się jakiś kocioł w tamtym rejonie, na polskich przejściach granicznych znowu pojawią się samochody pełne ludzi, którzy uciekają z tych terenów, no więc mamy znowu bagażniki, w których coś można przewieźć. A to jest dopiero początek. Moment, w którym ten konflikt zostanie zatrzymany lub zakończony, niezależnie od tego, tak czy śmak. Nagle mamy setki tysięcy jednostek, sztuk, broni, amunicji. I więcej. I ludzi, którzy mają za sobą potworne przejścia w okopach, którzy razem z tą bronią do swoich matek, żonek, córek czy synów przyjadą tutaj do Polski, bo oni tutaj mieszkają, mają polski PESEL, jeżdżą na polskich tablicach rejestracyjnych. Tak, to, że nasza władza... I to będą ludzie, których działania mogą być... No, nie do przewidzenia, w różnych sytuacjach. Bo to są traumy, to są szaleństwa, to są rzeczy nie do ogarnięcia. To, że my nie mamy od ponad 2 lat trwającego konfliktu zmiany w ogóle w podejściu władzy do tego, żeby obywatel był uzbrojony, to jasno pokazuje, jak jesteśmy traktowani. No trzoda, przepraszam. No, niestety, tak. Dobrze. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi miło, to nasza pierwsza rozmowa. Być może będziemy mieli okazję jeszcze Państwa zaprosić na kolejne rozmowy. Dokładnie. Także bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia Państwu. Dziękuję bardzo.